Afgańska brzyła, płynie krew. Opa! Dzień dobry, panowie. Dzisiaj mamy nowego gościa. To jest nasz nowy zawodnik i młody i bardzo perspektywny reprezentant Polski. Konrad Michala. Witam. Proszę. Witam, Konrad. Dziękuję, witam. Jak się czujesz? Bardzo dobrze, dziękuję bardzo. Miło, że mogę was gościć. A, dobra, nam też miło. Okej, no zaczynamy. Pierwsze pytanie. No, jesteś tutaj nowy zawodnik Lechie. Powiedz nam, jak ci się podoba ta Lechia Gdańsk, drużyna, trenerski sztab, tam medycyński, wszystko tak, jak ci się podoba, powiedz nam. Wszystko mi się podoba bardzo. Wiadomo, że ten okres aklimatyzacji, myślę, już przeszedłem. Fajnie, że mogę potrenować z drużyną na obozie, poznać jeszcze lepiej wszystkich chłopaków. Dobra. I co, jestem tutaj szczęśliwy i mam nadzieję, że mamy taką drużynę, że w tym sezonie będziemy mogli powalczyć o najwyższy cel. Dobra, kończę teraz ja. Bardzo fajnie. Najlepiej. Mam jedno pytanie dla ciebie i to jest... Jak ty widzisz tu ostatni pół roka w Lechii, jak drużyna, jak sukces, jak wszystko? Trochę nie rozumiem pytania. Nie? Nie. Jak ty to wszystko wygląda, ten nowy sezon, ten pierwszych 6 miesięcy, ili pierwszych 20 meczów, ili jak ty siebie widzisz tutaj, jak widzisz nasz zespół? Myślę, że pozytywnie. Jesteśmy aktualnie liderem. Myślę, że na to zasługujemy, bo gramy naprawdę konsekwentnie i mam nadzieję, że druga część sezonu będzie podobna, że dalej będziemy punktowali i myślę, że najważniejsze jest skupić się na tym meczu pierwszym, który będzie po tej przerwie z Pogonią i mam nadzieję, że go wygramy. Bardzo fajnie. A powiedz nam, to samo jest też no, reprezentant Polski U21 i to no mi cieszę się. Dlatego jesteś bardzo perspektywny zawodnik i powiedz nam, jak się czujesz tam, jak siebie widzisz tam u reprezentacji i jak ty, no teraz macie bardzo, bardzo fajny wynik i będziecie grać na dom czempionatu Europy i myślę, że czy możesz być tam u kadry. Myślę, że teraz będziemy mieli właśnie za niedługo sparingi, dzięki którym będziemy mogli się przygotować do tego turnieju. Myślę, że jest to w historii polskiej piłki bardzo, bardzo duże osiągnięcie, że tam się dostaliśmy, bo przez naprawdę chyba bodajże ponad 20 lat nikt, żadna polska młodzieżówka nie pojechała na taki turniej, jedynie wtedy, kiedy były organizowane tutaj w Polsce te mistrzostwa. No. Ja jestem bardzo szczęśliwy, że mam możliwość znalezienia się i bycia w tej kadrze. Mam nadzieję, że o coś tam powalczymy. Na pewno damy z siebie wszystko i będziemy fajnie walczyć. Bardzo fajnie. No tutaj jest nasz, to jest wasz trener też. On tutaj jest w Antalii, on oglądał nasze mecze i co, ty pogadał trochę z nim albo nie? Trochę tak, mamy dobry kontakt i myślę, że na pewno zanim wyjedziemy tutaj z Belek jeszcze zdążymy porozmawiać, bo bardzo dużo drużyn z Ekstraklasy jest tutaj w Turcji i myślę, że trener, znając trenera, lubi rozmawiać i oglądać mecze i każdego na pewno wnikliwie obserwuje z zawodników, którzy potencjalnie mogą pojechać na ten turniej, więc na pewno jeszcze rozmawiamy i na pewno jeszcze zdążymy porozmawiać przed powołaniem. Dobra, a jak ty myślisz, że tutaj u naszym zespołu ma jeszcze który młody zawodnik, który może być do na może pewno iść? Myślę, że wiekowo Karol Fila na pewno może się załapać i myślę, że trener przed nikim
tutaj furtki nie zamyka. Wiadomo, że też młodsi grają Mistrzostwa Świata do lat 20 teraz, więc na pewno któryś z naszych zawodników, którzy się wiekowo tam łapią, mają szansę również na to na ten turniej pojechać, więc myślę, że nic, tylko ciężka praca, a decyzje, które tam podejmie sztab, to już nie są zależne od nas, my tylko skupiamy się na ciężkiej pracy. A jak myślisz, że za naszego napastnika Żukowskiego? Okazał się bardzo dobrze u tam dwa sparingu. No ostatni mecz ty mu podajesz bardzo fajną asystu i on strzelał do gorcu i... No tam ja też widziałem i słucham, co tam może być tam rozmawiał się trener. Na pewno fajnie. Ja widziałem, co tam... Na pewno fajny zawodnik i zobaczymy, no, jak ja bym mu miał dać powołanie do jakiejś kadry, na pewno bym je dał. Myślę, że fajnie, że pokazał się w sparingach z dobrej strony, bo też okres przygotowawczy jest po to, żeby każdy mógł pokazać to, co ma najlepsze, bo każdy dostaje tyle samo szans i tyle samo minut na boisku. Więc myślę, że to jest fajne, szczególnie dla tych młodych zawodników, którzy chcą się pokazać trenerowi, co trzymam za niego kciuki i mam nadzieję, że tak jak każdy zawodnik, który gra w Lechii, będzie odnosił sukcesy i drużynowe, i indywidualne, i tyle, bo myślę, że mamy dobrą drużynę. Bardzo fajnie, bardzo fajnie. I teraz łatwo się zapytać, jeszcze jedno, tak? Co to jest z prywatnego życia. Tu ma jedna rubryka, prywatność, i duże kibicu interesuje. Co robi i jak żyje nasz młody reprezentant? Tak, on ma dziewczynę ili nie? Nie mam dziewczyny, ale... Ale co? To jest skomplikowany temat. Komplikowany. Complicated. A Konrad ma, nie wiem, favorit blondika ili brunetka. Nie. Co lubi Konrad? Ważne, żeby kobieta była dobra. To zawsze wszyscy bratnie. Dobra i na koniec będzie lepa, a dobra nie będzie. Nie mam tak, czy blondynka, czy brunetka, po prostu. Ważne, żeby była dobra. I mi się podoba. A mam pytanie do ciebie. Twoje życie w Gdańsku. Ty masz jeden faworyt restoran? Jak to wygląda w Gdańsku? Jak to wygląda? Co ty robisz po treningu, do treningu? Gdzie możemy zobaczyć na Michała? Na Michała. Na pewno teraz mieliśmy taki intensywny okres, można powiedzieć. I ciężko było znaleźć wiele tego wolnego czasu, więc skupiałem się na regeneracji. Ja widziałem, to jesteś był na regeneracji. Bardzo fajna ale masaże. Tutaj z moimi braćmi mieszkamy na jednym osiedlu, więc często wychodzimy gdzieś razem zjeść coś i porozmawiać, także... A gdzie? Jak nazwisko? Mi słuchamy, ty masz jeden favorit deser. Co to jest? Tak, my bardzo chcieliśmy pozdrowić, jeśli to oglądają właściciele restauracji Pieczony Lucjan. Brawo, garnizony. Na osiedlu Garnizon, bo jesteśmy tam, można powiedzieć, stałymi bywalcami i wszyscy nas tam dobrze znają, bo mają się, brawo. Świetne oczywiście. Bardzo fajnie. I chciałem jeszze... To już koniec? Nie jest koniec. Ty możesz dawaj jeszcze 10 minut możesz dostać sam. Chciałem jeszcze pochwalić tutaj Filipa i Zlatana, że naprawdę bardzo dobrze uczą się języka polskiego i z każdym dniem chcą polepszać swój język i się uczyć. I myślę, że fajne i miłe to jest dla Polaków i tutaj dla kibiców, że widać, że zawodnicy starają się lepiej komunikować z drużyną i myślę, że to jest duży plus. Brawo. Dziękuję bardzo. Dziękuję. To jest był reprezentant Polski. Dziękuję bardzo. To jest wszystko za dzisiaj. Widzimy się na jutro. Zobaczymy nowych zawodników. Ciao.